Idę na demonstrację razem przeciwko nacjonalizmowi 8 listopada z bardzo prostego powodu. Po prostu nie chcę, żeby w Polsce siły nacjonalistyczne, faszystowskie i skrajnie prawicowe rosły w siłę. Wszyscy wiemy, że mamy szereg problemów w Polsce, problemów społecznych, z kryzysem gospodarczym, z powszechną nędzą, bezrobociem. Faszyści, tak jak i we wszystkich innych krajach, starają się to wykorzystać, aby głosić swój toksyczny przekaz, który ostatecznie oznacza atakowanie najsłabszych. Nie chcę tego, aby bunt ludzi w tym kraju i słuszne niezadowolenie w tym kraju było kanalizowane właśnie w ten sposób. W istocie faszyzm to bunt dla idiotów. Uważają się za buntowników, ale ich ideologia jest tak naprawdę zestawem skrajnych uprzedzeń istniejącego społeczeństwa. Elitaryzm, hierarchia w wojskowy sposób pojmowana, uprzedzenia wobec wszelkich mniejszości. To wszystko w nacjonalistycznej, faszystowskiej formie znajduje swój krańcowy wyraz. Idźmy razem 8 listopada, żeby było nas jak najwięcej, razem przeciwko nacjonalizmowi.